Po dwóch pociągach i dwóch samolotach jestem w miasteczku Bordeaux we Francji, gdzie jutro o godzinie 10 rano mam odbyć lot paraboliczny. Idę do naszego Zero G Passa. Wygląda jak zwyczajny autobus. Nie tego się spodziewałem. Na miejscu przeszliśmy krótki briefing i przebraliśmy się w takie kombinezony, żeby jakoś godnie wyglądać, na przykład na takich ujęciach. Wchodzimy. Zanim nie dostaniemy się nad nasz nad obszar, na którym będziemy wykonywać parabolę, będziemy siedzieć tutaj, a potem, jak już znajdziemy się nad oceanem, przejdziemy wszyscy tutaj. Czy ta kamera działa? Działa, dobrze. Przejdziemy wszyscy tutaj. O, są kamery, dzień dobry. I nasza drużyna. Drużyna Andromeda Pathfinderów będzie miała do dyspozycji taką właśnie sekcję. Okej, okay, siedzimy na miejscach, za chwilę startujemy. Mamy już skarpetki Zero G, proszę bardzo, Zero G Socks. Tylko w takich można robić paraboliczne loty. A co myśleliście? Samolot chyba przed chwilą zmienił kurs, albo znowu się wznosi. W ogóle dziwnie się porusza na stojąco po samolocie, który wykonuje jakieś manewry. Właśnie rozległ się komunikat, że pierwsza parabola za 2 minuty. To jest ten moment, gdzie mocno narasta przeciążenie. W tej chwili, nie wiem, 1,5G, dochodzi do 1,8G i zaczyna się nieważkość. Czwórka w tej sekcji została nas. Z każdą kolejną parabolą robi się coraz łatwiej, to znaczy kontroluje się to wszystko coraz łatwiej. Kontroluje się ruchy, bo to wrażenie się nie zmienia, tylko uczysz się po prostu jakby panować nad tym i tego, że łagodne, delikatne ruchy i orientacja w przestrzeni są tutaj najważniejsze i kluczowe. Zaczynam się czuć trochę zaczynam to czuć. Zaczynam się czuć trochę jak na wirującym krześle. Nie wiem, czy już mi się zmienił kolor twarzy, ale zmienił się kolor samopoczucia. L
Lot 0G jest doświadczeniem zaskakująco trudnym fizycznie. I mówię tu głównie o zmianach ciążenia. Podczas każdej paraboli następują cztery takie zmiany. Z 1G na prawie 2G, z 2G na 0G, z 0G na 2G i z 2G na 1G. Wszystko to pomnożone razy 15 parabol daje 60 gwałtownych zmian ciążenia. I to w zupełności wystarczy, żeby 10% uczestników doprowadzić do problemów. Ale pomiędzy tymi zmianami następuje stan nieważkości. I to już jest zupełnie inna rozmowa, bo jest to doświadczenie absolutnie niesamowite. Trudno jest opisać je przez jakąś analogię, bo zwyczajnie nie ma niczego takiego, do czego można by ten stan odnieść. To wrażenie jest po prostu jedyne w swoim rodzaju. Pierwszym takim skojarzeniem przed lotem może być nurkowanie, że będzie to coś podobnego, ale nie jest. Fizycznie różni się to znacznie od nurkowania, bo nic nie ogranicza ruchów, jest doskonała widoczność, normalnie oddychasz i rozmawiasz i przede wszystkim nie ma ciążenia. W nurkowaniu nawet gdy mamy neutralną pływalność i unosimy się w toni, to wewnątrz naszego ciała nadal wszystko działa pod wpływem ciążenia, a w stanie nieważkości nie. I to czuć, bo ma to swoje bardzo konkretne odbicie w zachowaniu się organizmu. Płyny, organy wewnętrzne, nic w ciele nie doświadcza żadnej ukierunkowanej siły ciążenia. I czuje się zmianę zachowania wnętrza ciała. Cały zmysł równowagi i orientacji nagle trafia szlak, bo wykorzystuje biologiczne mechanizmy wrażliwe na wpływ ciążenia. Pierwsza parabola była jakąś zupełną katastrofą. Zacząłem się unosić, za chwilę byłem już pod sufitem i nagle leciałem na drugą stronę pomieszczenia. Zero kontroli i całkowita dezorientacja. Bardzo ciekawa jest też sama fizyka tego lotu. Samolot wykonuje wznoszenia z nachyleniem nieco ponad 45 stopni, a my leżymy płasko na podłodze, prostopadle do kierunku lotu. Można więc zadać pytanie, dlaczego w takim razie nie sturlamy się po prostu na tył samolotu. Nasze ciała rozpędzone dzięki samolotowi cały czas chcą poruszać się prosto i nie interesuje ich zupełnie, że samolot nagle zakrzywia swój lot ku górze. My doświadczamy siły odśrodkowej i dlatego nie staczamy się w tył. W pewnym momencie wykonywania paraboli wszystko we wnętrzu samolotu doświadcza spadku swobodnego. Gdyby nasze ciała wewnątrz mogły kontynuować ten ruch, to wyznaczyłyby wydłużoną orbitę eliptyczną wokół środka Ziemi. Co ciekawe, nieważkość rozpoczyna się już podczas wznoszenia się samolotu, a nie dopiero podczas jego opadania. Podczas wznoszenia, konkretnie w tym momencie, gdy nasze ciała wewnątrz mają już nadaną określoną prędkość, samolot redukuje ciąg i zmniejsza przyspieszenie. I to nawet słychać na nagraniach, zwróćcie uwagę na dźwięk po komunikacie injection, słychać wtedy wyraźnie zmniejszenie ciągu silników. Samolot jakby podrzuca nas na pewną wysokość, nadając nam prędkość i trajektorię balistyczną, a potem sam redukuje ciąg, żeby szczyt paraboli razem z nami pokonać bezwładnie. A ponieważ w tym czasie nie przykładamy już do siebie żadnej siły, nie przyspieszamy względem siebie, ani nie stoimy sobie na drodze przeciw przyspieszeniu grawitacyjnemu, to w efekcie jesteśmy względem samolotu całkowicie nieważcy. Unosząc się tak majestatycznie, spadamy na ziemię jak kowadła z przyspieszeniem 9,8 m na sekundę kwadrat. Ale wewnątrz samolotu nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. I dokładnie ta sama zasada działania towarzyszyła kilka lat temu nagrywaniu filmu z symulowaniem zerowego ciążenia w warunkach domowych. Wziąłem wtedy latarkę i kamerę i przytwierdziłem je do wnętrza zamkniętego kartonu, poruszając swobodnym przedmiotem wewnątrz. I nawet wspominam tam o lotach parabolicznych. To, co dzieje się tutaj i tutaj, to jest dokładnie to samo zjawisko. Dobrze, więc jednak zmieniły mi się kolory i przed chwilą już wyjmowałem swoją papierową torebkę. Tę oto już ją otwarłem, już ją sobie przytknąłem do ust, ale okazało się, że mój żołądek się uspokoił, zacząłem oddychać i jakoś poszło dobrze. Także nie przydała się ostatnia parabola i jest wszystko w porządku. No i po samym locie, po wyjściu jeszcze miła niespodzianka, czeka tutaj taki stoliczek nakryty z lampkami szampana, dostaliśmy też czapeczki Weightless Flyer. Ależ ten samolot wygląda świetnie. LG. Okej, no ten dyplom kończy przygodę, w którą zabrało nas Electronic Arts. Masywne podziękowania za tę akcję, bo udało się tu stworzyć naprawdę fajne materiały. A samo szkolenie w ESA i ten lot były chyba jedną z najciekawszych rzeczy, które spotkały mnie podczas tworzenia tego kanału w ogóle. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich części, koniecznie zajrzyjcie tutaj.